Witamy Państwa jak w każdą środę późnym popołudniem, chociaż teraz już późną jesienią, także właściwie moglibyśmy powiedzieć, że i wieczorem z naszym gościem, pani Barbara Lach. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Witam, miło mi. Mamy przyjemność wielką gościć panią Barbarę, która to dopiero niedawno co otrzymała zaszczytną nagrodę, bo pewnie w aktorskim życiorysie zapisanie przy swojej osobie nagrody Henryka, zwłaszcza jeśli chodzi o aktora Teatru Lalek, jest czymś niezwykle ważnym. To jest nagroda przyznawana przez sekcję teatrów lalkowych z PAW-u. Pani Barbaro, przede wszystkim gratulacje, bo kolejna aktorka Teatru Lalki i aktora w Opolu, która otrzymuje honory, właśnie te najwyższe. Jak pani przyjęła tę nagrodę, tego Henryka? Bo mówi się, że to jest taki lalkowy Oscar. No, tak mówią. To znaczy, ja powiem szczerze, po prostu się wzruszyłam. Tak, byłam jakoś wzruszona tym, co mówił tam przed moim wejściem były mój dyrektor Grzegorz Kwieciński o mnie, o naszym teatrze, o tym jego byciu tutaj kiedyś w Opolu. Także w ogóle no, było to dla mnie wzruszające. Brakło mi słów, ale coś tam z siebie wydusiłam, podziękowania, bo rzeczywiście była tam też przesympatyczna atmosfera. Ludzie, aktorzy głównie Białostockiego Teatru Lalek, no, zgotowali mi takie bardzo sympatyczne przyjęcie, więc czułam się tak, no, jak w domu. No, jak można powiedzieć, na teatralnej oscarowej gali, no, co by nie powiedzieć. Pani Barbaro, to jest oczywiście ta nagroda po wielu, wielu latach pani pracy, w pewien sposób też jakiś tam etap i teatralny chyba podsumowujący. Chciałem panią zapytać, bo bardzo mnie to nurtuje wielokrotnie oglądając panią podczas tych spektakli, w których pani występuje w teatrze naszym opolskim. Czy gdyby była taka decyzja, będąc na PWST, raz jeszcze, że jednak nie wejdę do lalek, a wejdę do tego życia aktorskiego, teatru dramatycznego czy filmowego, bo te doświadczenia i teatralne, dramatyczne i filmowe pani ma, ale są one rzeczywiście minimalne w stosunku do tego niezwykłego dorobku artystycznego, jeśli chodzi o teatr lalki. Byłaby zmiana? Myślę, że nie. Nie, bo właśnie dlatego, że w tym teatrze lalek spotkało mnie tyle różnych ciekawych zdarzeń, sytuacji, ciekawych reżyserów spotkałam. No, miałam kawał szczęścia. Bym powiedziała, że naprawdę miałam sporo szczęścia w tym całym 40-leciu bycia tutaj. To tak mi się wydaje, że no, oczywiście można by spróbować, ale po co próbować, jak to, co tutaj mnie spotykało, no, było rzeczywiście takim i wyzwaniem, i takim, no, ciekawym życiem teatralnym. A nic nie pani powie w życiu aktora, mówi się o tym, że wchodzi się na scenę, trzeba założyć maskę, a w życiu aktora teatru lalkowego jest podwójnie, bo nie dość, że ma się maskę, to jeszcze ma się maskę na tym wszystkim, zdjęcie podwójnej maski po to, żeby nam widzom przedstawić to jak najbardziej wiarygodnie. To jest niezwykle trudne. No, to są takie różne schody, takie różne próby dla nas, ale ja myślę, że przede wszystkim trzeba być sobą, trzeba mieć swoją naturalność, bo żeby przekazać to coś danej postaci, nawet tej lalce, ktoś może powiedzieć, a to jest tylko lalka, o takie macie tam rulki, tygryska, a czy inną, ale to właśnie nawet, a może i przede wszystkim takiej postaci lalkowej, która wydaje się być sztywna, dzięki naszemu, no, temu tak zwanemu ożywianiu i dawaniu czegoś takiego od nas, tego czegoś, co mamy, no to one właśnie żyją i dla tego dziecięcego widza, który jest naszym podstawowym widzem, muszą być przekonujące, muszą być ciepłe, muszą tego widza sobie nam zjednać, no to nie można udawać, tylko to musi być też dużo prawdy w tym. Czy był taki moment, jak każdy gdzieś kulminacyjny, jeśli chodzi o pracę, że uważa pani, że to był, że tak powiem, spektakl apogeum? Czy jest taki, który zalicza pani do niezwykle trudnych, ważnych ról, ważnych spektakli, a jednocześnie dający ten bodziec do tego, że się wie, że się zostało do tego stworzonym? Aż tak, no. Nie wiem, ja mam kilka takich spektakli. Pierwszym takim wyzwaniem to był spektakl, gdzie grałam matkę i odsłoniłam noc w reżyserii naszego dyrektora Krystiana Kobyłki, gdzie miałam zagrać utratę dziecka. A dziecka owego nie mam w życiu prywatnym. Także to było też takie wyzwanie trochę i osobiste, żeby zagrać coś,
co mnie nie dotknęło, ja go nie mam, ale z jakiegoś tam swojego osobistego powodu, a nie, że go tracę. Także miałam taką swoją tam troszkę walkę ze sobą, jak to zrobić, żeby to też było przekonujące, a na dodatek nie mówiłam tam zupełnie tekstu, więc trzeba było zrobić to trochę pantomimicznie, czy po prostu innymi środkami wyrazu. No, był spektakl Dziady w reżyserii Pawła Pasiniego, gdzie też się borykałam z postacią pani Rollinson, która tam no i krzyczy i płacze, jest ta histeria i spotkałam się z zarzutami, że to nie jest gra aktorska, to jest takie bardzo naturalne wykrzykiwanie. Ja mówię, dobra, ale zrób tak za każdym razem, myśmy tego sporo zagrali, zrób za każdym razem i na tyle dobrze, żeby reżyser, który najczęściej był na widowni, powiedział, no dobra Baśka, było znowu dobrze, super jest. Też rola w Balladynie, to było jedno z pierwszych takich, gdzie się też zetknęłam no, z taką dramatyczną postacią, a w reżyserii Petra Nosalka, którego no, nam już zabrakło, ale u niego, w jego realizacjach też było trochę takiej walki o rolę i tego myślenia na temat postaci. Co ciekawe, wspomniała pani właśnie typowo dramatyczne i teksty, prawda? I teksty właściwie dla dorosłych. I ten teatr lalki, który nam się kojarzy chyba ze szczęśliwym dziecięcym życiem i tym tygryskiem ukochanym, prawda? Jednak okazuje się, że jest ogromny, mówiąc językiem Wyspiańskiego, ogromny w znaczeniu właśnie takim, że też i on chyba przeżył metamorfozę, jeśli chodzi o teatr lalki. Patrząc oczywiście na nasze opolskie, również pod tym kątem, od tego widza najmniejszego, malutkiego, 2-3-latka po naprawdę bardzo dorosłego widza i okazuje się, że nie tylko w dramacie można to pokazać, ale i w wykonaniu was, aktorów lalkowych. To też niezwykłe doświadczenie. No, my tak mamy takie właśnie próby, dla nas to są, ale które chętnie podejmujemy. Ja kiedyś też Tygryska Pietrka grałam masę lat temu i taką postać właśnie bardzo no, dla dziecka. I dzieci się utożsamiają z tą postacią, że przeżywają, a teraz gram matkę, która tam właśnie choruje i to znaczy w cudzysłowie choruje i on robi wszystko, żeby jednak tą odwagę w sobie odzyskać. Także postacie dla dzieci, one w ogóle się nie zmieniają, mimo że my już to gramy trochę inaczej niż te 30 czy tam 25 lat temu. Ale na pewno jest większe nasze zaangażowanie, w sensie jakby to powiedzieć, żeby te postacie były głębsze, nie tak powierzchowne. Jest teraz troszkę inaczej podchodzimy do gry, jest to takie bardziej, nie wiem, prawdziwe czy bardziej naturalistycznie gramy. Chciałem pani powiedzieć, że na miejscu aktorów filmowych, oczywiście, którym wy możecie zazdrościć, że mają popularność, miliony oglądalności, o tyle uważam, że oni powinni wam zazdrościć jednego. Bo wy macie widza, właśnie tak jak powiedziałem, właściwie 3-latka, który rodzi się prawie z teatrem i z teatrem dorasta. I później jest dorosłym widzem i ja po swoim przykładzie wiem, że trudno zakopać miłość do teatru lalki. I tego chyba wam zazdroszczą te też inni. No, nie wiem. Mamy taką właśnie, no, jest mi pan, który, jak pan przed chwilą powiedział, że był częstym gościem naszego teatru, ale też spotykamy się właśnie, oni są dorośli już teraz, przychodzą ze swoimi dziećmi. Czy pani mnie pamięta, bo wie pani, bo ja przychodziłam tutaj. No jest to szalenie sympatyczne. My to tak strasznie lubimy, jak ktoś właśnie się utożsamia i mówi do nas, tak, ja byłem, ja chodziłem. No serce rośnie. Pamięta te spektakle, których teraz nie macie w repertuarze, prawda? No oczywiście, to są stare rzeczy, których, no my mamy teraz czasy, że odkopujemy stare rzeczy, no ale z tych warunków, z powodu warunków, jakie są obecnie u nas i w ogóle na całym świecie. No ale to, że ludzie nas pamiętają i kojarzą z jakąś tam postacią sprzed lat, w teatrze, to jest bardzo dla nas miłe. No właśnie, powiedziała pani o nowej rzeczywistości. Teatr się również do tej nowej rzeczywistości przygotował, przyswoił tę rzeczywistość. Jak to dla państwa, dla pani, dla aktorki, to zdarzenie z COVID-em i z tą koniecznością grania, jak to się mówi, online, grania do kamery tak naprawdę, no, jak to nie pani jest, odebrała? To nie jest dobre. To znaczy oczywiście, że no, była taka sytuacja, to robiliśmy, ale
Ale to nie jest to, no nie ma tego gwaru dzieci, nie ma tego, a chcę iść ale ćwiczyć. To no oczywiście, że tak, a dzisiaj dzieci były, no ja nie grałam od marca, w ogóle nie byłam na scenie, dzisiaj się znalazłam i te ich takie, nawet w ogóle nie dotyczące tekstu i tego, co się dzieje na scenie, ale że gadały, rozmawiały ze sobą, coś tam komentowały, to nas to tak wszystkich bawiło i tak byliśmy w ogóle no tak podekscytowani graniem, że no to musi być. No, musi zagląda być, się tak za sceny być, właśnie. Co one tam się robią, tak, tam ten się wierci, już nie może wytrzymać, coś go tam nie interesuje. No ale to jest ten widz właśnie najprawdziwszy, spontanicznie reagujący, którego my najbardziej kochamy, nie na tych napuszonych ludzi, którzy tam przyszli. A nie złościcie się, jak te dzieci płaczą? Bo ja tak w ogóle się nie złościmy, absolutnie żadne. Tam mogą płakać, sikać, co tam chcą, znaczy sikać, że chcą sikać i wychodzić, ale... Nie, my to kochamy, naprawdę to bardzo lubimy, sami śmiejemy się z tego i nas to tak trochę wzbogaca, że oni są i siedzą tam, więc to się musi wszystko skończyć i musi wrócić normalny czas. Zmienił się przez tych 40 lat Pani pracy ten Teatr Lalek? No na pewno tak, ale ja bardzo z sentymentem wracam do tych pierwszych lat. Bałam się panicznie tego w ogóle bycia w teatrze i były osoby, które z takim stażem pracy, Czy nasz kochany Jaś Potiszyl, czy pani... No masa osób, których już nie ma, którzy już odeszli. Ja ich bardzo tak serdecznie, mile wspominam, bo tworzyli taką sympatyczną aurę i atmosferę, a tu się trzeba zatrzymać. Było mnóstwo wyjazdów w teren, bo tu się trzeba napić troszeczkę tam wódeczki, żeby mieć energię i siłę do przetrwania. No i takie różne ich tradycje, a ty najmłodsza to polecisz po to, a przyniesiesz tam, to już tego nie ma, już się to wszystko pozacierało. Ale to są plusy i minusy, ale nie, no fajnie być w teatrze i właśnie w Teatrze Lalek, bo uważam, że super jest atmosfera, mamy fajną kadrę aktorską, super ludzie, jest super dyrektor, więc co tu dużo mówić. Super. No mamy super. A to na koniec już wychodząc z teatru, bo jest już kurtyny, kiedy zapadną, to Barbara Lach ma jeszcze czas na to, żeby robić coś prywatnie i ma jakąś pasję prywatną? No mam tam swoje pasje, teraz nie możemy bywać u innych ludzi. Z Andrzejem Mikoszą, też aktorem naszego teatru, znajdujemy i znajdowaliśmy zawsze czas pójścia gdzieś, czy do dzieciaków, do szpitali, również do ludzi dorosłych, samotnych bardzo w tych domach opieki, także ich tam czasem nawiedzaliśmy. No teraz tego nie robimy, teraz czekamy, aż to wszystko minie. Jest już jakaś pasja w Pani życiu, tak prywatnie? Znaczy bardzo lubiłam książki, podróże. No o. Książki to właśnie zliczona ilość książek, owszem. A gdzie chciałaby Pani wystawić spektakl? Na Grenlandii, w Afryce, w Azji na przykład? Przyjeżdżam i mówię, kurczę, zrobię teraz mini spektakl. No w Azji nie byłam, nie miałam tej okazji. Natomiast w Afryce tak, no chętnie. Chętnie bym zrobiła jakieś małe przedstawienie. Kto wie, czy nie o Tygrysie Pietrku, dzieci byłyby zadziwione, ale... Pani Barbaro, czego się życzy aktorowi, bo każdy ma tam jakieś swoje przyzwyczajenia po tej ogromnej liczbie lat pracy, która poza Panią, ogromnych doświadczeń niesamowitych, tych scenicznych, jest jeszcze coś takiego, co się mówi, że no chciałbym jeszcze coś spełnić w tym swoim życiu zawodowym. Zawsze tak miałam, że nie myślałam, o jejku, tam na przykład miała być balladyna, boże, tak bym chciała zagrać taką i taką rolę. Nie miałam nigdy tego, byłam w ogóle zaskoczona, że mam grać akurat matkę. Myślałam, jakieś Skierka, Chochlik, tak mi coś tam chodziło wtedy po głowie. Nie mam czegoś takiego, że o, bardzo bym chciała zagrać. Chciałam robić monodram, jest monodram. No, także udaje mi się tam czasem coś spełnić, zrealizować swoje marzenia. No, chciałabym przede wszystkim w tym teatrze pozostać jeszcze, jakby się udało, chociaż kilka lat, to może za dużo myślę, za duże marzenie, ale ta praca i bycie razem na scenie, bo to samemu się nic nie zrobi, to musi być cała ekipa ludzi. Wtedy jest ten naprawdę ciekawy, dobry teatr. Dziękuję Pani serdecznie za wizytę w naszym studiu. Dziękuję za to, że mieliśmy okazję porozmawiać o tych niezwykłych rzeczach, bo świat teatru to przecież świat wyobraźni i magii. Pani Barbara Lach, aktorka Teatru Lalkowego, czyli Opolskiego Teatru Lalki i Aktora, laureatka Nagrody Henryka, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za wizytę w studiu. Dziękuję również.